Taki dzisiaj nieplanowany filmik z telefonu, co dzisiaj działam. Jak widać, kompresor w rozbiórce. Co się działo? Tu mamy te części wszystkie. To jest odwadniacz z regulatorem ciśnienia. Pokazywałem na filmie, link w opisie, jak czyszczę to. I po rozebraniu, po umyciu, tutaj ciężko było mi wkręcić ten plastik z powrotem. I nie wiem, czy coś uszkodziłem, czy nie. W każdym razie rozszczelnił mi się tutaj regulator tego ciśnienia. Próbowałem tutaj coś pokręcić i mi pękło. Oczywiście na rozładowanym ciśnieniu. Próbowałem pokręcić, poruszać i mi po prostu szczelił ten plastik w kluczu. Czy coś za mocno ścisnąłem, czy coś, być może, nie zaprzeczam. W każdym bądź razie zniszczyłem to. To uległo awarii, więc zakupiłem nowe. Zakupiłem nową część, nowy ten regulator. Okazało się, że to są niedrogie części, bo można kupić taką część, powiedzmy, spokojnie do 40 zł, 30 zł. Także no niestety są to części jednak te z najniższej półki. Podczas, tutaj skręciłem wszystko fajnie i podczas przykręcania do presostatu, który jest tutaj zamontowany, przesadziłem po prostu z siłą. Przesadziłem znowu z siłą i ja to może troszeczkę nakręcę. O, to powinno być tak. O. I tutaj właśnie podczas kręcenia uszkodziłem ten gwint. O, ten gwint mi pęknął. Tutaj widać spawanie. No, Janusz na maksa próbował to zmajstrować. Znaczy nie miałem nic do stracenia i tak wiedziałem, że to jest pęknięte. Zrobiłem to właściwie bardziej w celach doświadczalnych. Nie rozbierałem tego, także oczywiście to zaczęło pod wpływem gorąca się wszystko smażyć tu w środku. No i wiadomo, że takiego pospawanego to raczej bym nie zamontował do tak wysokich ciśnień. Myślę, że lepiej może mieć tą pewność jakąś. Także uszkodziłem ten gwint. Wymieniłem na nowy. Kupiłem nowy, może nie tej samej marki, ale mi się wydaje, że wygląda lepiej niż tamten. Przede wszystkim tutaj ma takie wszystko to jednolite. W przeciwieństwie do tego, gdzie tu jest taka jakby obramówka i zwęża się to właśnie miejsce wkręcania i też mi dlatego pęknął ten gwint. Także tu mamy nową część. Trzeba to złożyć. Skręcimy to na taśmie teflonowej. Poskręcam wszystko do kupy. No i mam nadzieję, że to będzie działać. Tym razem użyję mniej siły. Sprzęt skręcony. Nabiło. No do tych 8, ale zawsze spada. To spadało również przy próbach ciśnień. Filmik dostępny w opisie tego filmu. Link w sensie. Nie wydaje mi się, aby gdzieś było, bo robiłem próbę już przy połowie, czy przy czterech. Wyłączyłem, zrobiłem pierwszą próbę ciśnienia. No nie widzę nigdzie ubytków. Dobra. Regulator ciśnienia może mogę sobie tam przestawić. Także robota zrobiona. Odzyskałem kompresor. Brakowało mi jego głosu. Dzięki, hej.